Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od śniadanka. Przygotowałam sobie owsiane placki bananowe ze skyrem i z owocami. Nie brzmi to jakoś super, ale uwierzcie mi, że to śniadanie jest przepyszne. Ja je kocham i mogłabym je jeść codziennie. Był w sumie taki okres, że jadłam je codziennie. Więc w dzisiejszym vlogu mamy kilka rzeczy do ogarnięcia. Między innymi zaraz pojedziemy z Rikusiem do weterynarza. Zobaczyć, jakiego rana się goi. Mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli ściągnąć ten kołnierz, który ma cały czas wokół swojej głowy. Bo życie z psem z kołnierzem jest naprawdę uciążliwe. Więc mam nadzieję, że dzisiaj już uda się to ściągnąć i że wszystko po prostu z tą raną będzie w porządku. Chodka. I malinki są takie pyszne. Kocham maliny. I nie mogę się oczekać, jak będą maliny takie nasze polskie już. Ostatnio w ogóle bardzo rzadko jem śniadania. Często jest tak, że o godzinie 13 jem pierwszy posiłek, bo po prostu rano nie mam czasu. Ale stwierdziłam, że mój organizm potrzebuje śniadania, więc postanowiłam, że od dzisiaj codziennie jem śniadanka. I tak jest moje postanowienie. Zobaczymy, czy dam radę w nim wytrwać. Mam nadzieję, że tak. Dobra, ja zajadam śniadanko do końca i widzimy się za chwilkę. Zjadłam śniadanie do końca, wykąpałam się, ogarnęłam i chciałabym teraz chwilkę z wami porozmawiać o marce Cetaphil. Jest to marka, która jest polecana przez lekarzy dermatologów i ich dermokosmetyki mają potwierdzoną skuteczność klinicznie. Ja ogólnie bardzo dobrze znam tą markę, bo gdzieś tam ich produkty zawsze przewijały się w mojej pielęgnacji. Jakieś 2 miesiące temu dostałam od nich paczkę, żeby przetestować ich produkty. Dostałam 5 rzeczy i teraz wam pokrótce opowiem, jak je stosuję, kiedy, co i jak. Więc pierwszą rzeczą jest emulsja micelarna do mycia. Ja to stosuję codziennie rano i wieczorem. Bardzo fajnie to oczyszcza tak delikatnie, a mimo wszystko skutecznie, bo wieczorem używam tylko tego do zmycia makijażu i bez problemu sobie radzę nawet z takim mocnym makijażem. Tylko wtedy wieczorem stosuję to 2 razy, żeby mieć pewność, że wszystko dokładnie wyczyściłam. Następnie dostałam 2 takie kremy. Ten ultra krem intensywnie nawilżający fajnie sprawdza mi się na dzień, bo nie jest tłusty, a jednocześnie fajnie nawilża i nie świeci się. Więc to fajnie się na to trzyma makijaż, a z kolei wieczorem używam lipoaktywny krem nawilżający, który jest już taki trochę gęstszy, bardziej tłusty i fajnie mi się sprawdza na noc, bo ja właśnie takie kremy gęstsze lubię właśnie stosować sobie na noc. Oprócz tego dostałam jeszcze dermoprotektor, balsam do twarzy i ciała. Ja to stosowałam kiedyś i bardzo fajnie mi się sprawdzało, ale teraz do twarzy wolę te 2 kremy niż to. To używam sobie do ciała tak na co dzień. No i ostatnią rzeczą, którą testowałam, był nawilżający krem do ciała i on mi się super sprawdził po wakacjach. Ja dostałam tą paczkę, jak wróciliśmy dopiero co z Dubaju i jak wróciliśmy właśnie z tych wakacji, to ja miałam bardzo przesuszoną skórę przez słońce, przez baseny, przez ocean i ten krem dosłownie chwilę nawilżył mi całe ciało i w ogóle skóra mi nie schodziła, więc na pewno po kolejnych wakacjach będę to stosować. Więc to są te produkty, które od nich dostałam i z całego serca mogłabym je polecić, bo naprawdę u mnie się sprawdzają super i na pewno będę z nich korzystać dalej. Wy możecie dać coś w komentarzu, czy korzystaliście już z jakichś dermokosmetyków marki Cetaphil. Ja biorę Rikusia i jedziemy do weterynarza. Jesteśmy już po wizycie u weterynarza. Jak widzicie, Riku już nie ma kołnierza. Rana bardzo dobrze się goi, wszystko jest w porządku. Riku jak wyszedł od weterynarza, to biegał, skakał, tak się cieszył, że nie ma tego kołnierza wokół szyi, bo mimo wszystko mu to cały czas przeszkadzało gdzieś tam. Ogólnie przyjechałam z tatą do weterynarza, bo miał być ze mną Paweł, ale Paweł wyjechał, żeby nagrywać swój odcinek, więc musiałam mieć kogoś innego do pomocy, bo tak jak wiecie, Riku nie lubi weterynarzy, więc wziąłam kogoś, żeby ktoś mu pomógł go przytrzymać. Dobra. Idziemy do domu, zobaczyć reakcję skipera na Riku bez kołnierza i potem działamy dalej. Jak widzieliście, skipper bardzo się cieszył na powrót Riko. Biegali sobie razem wokół całego mieszkania. Riko mógł swobodnie sobie pobiegać, bo on nic się nie obijał, więc fajnie, że już nie ma tego kołnierza. Ja teraz idę się szybko ogarnąć, troszeczkę pomalować, bo jadę spotkać się z Maksiem i pojedziemy sobie z nim na mały shopping. O, idzie. Z drugiej strony. Z drugiej strony. Wysiadaj, chciałem ukraść auto, ale nie mogę otworzyć drzwi. To z drugiej strony masz się. Maksie, jego pomysły. To jest napad. Napad? Napad, wysiadaj. Chyba, że widzę, zostawię subskrypcję. To teraz tak, Maksiu. Jedziemy na zakupy. I kasz. Ale wstawiam warunek. Po IKEA jedziemy do Smakosza. A właśnie chciałem ci zabrać na burgera dobrego. O, dobra, okej, dobra. Tak? Tak też może być. Ostatnio z Pawłem byliśmy w Gdańsku na takim pysznym burgerze, że stwierdziłam, że cię tam dzisiaj dobieram. Dobra, okej, może być. Dobra, pasuje teraz tak. Mi. Najpierw jedziemy do IKEA, a potem pojedziemy jeszcze do Quick Stop. Dobra, tu jeszcze do jednego. Dobra. Ale to będzie taki sprzętowy sklep, więc coś dla ciebie. Wszystko wiemy. Tak, jedziemy do IKEA po prostu. Tak. Jesteśmy już w IKEA i od razu... Nie, tego nie potrzebujemy. Od razu przyszliśmy na rzeczy kuchenne, bo przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim po rzeczy właśnie do kuchni, do naszego kanału Jaworscy Gotują. Zobaczymy, czy tu są jakieś fajne gadżety. I oprócz tego potrzebuję kilka takich rzeczy, typu, nie wiem, taka szpatułka, bo ona jest fajna i się przydaje. Więc... Maksa, ty odpierdziałeś. To nie jest potrzebne? Nie. Gadżety. Nie ma w IKEA gadżetu. Znalazłeś jeden.
No, nieładne? No, ładne. Postawić na środku stołu, patrz, o. I tu świeczka, tu owoce, to ładnie udekorować i to pięknie wygląda. Aha. Ale powinniśmy to wziąć. Może innym razem. Mhm, tak, jasne. Ogólnie udało się znaleźć kilka gadżetów. Nie będziemy wam oczywiście ich pokazywać, żeby nie spoilerować odcinka. O, wszystko będzie tak dalej, ja w Morsy gotują. Tak, niedługo na pewno się pojawi film z tego. Nie, Maksiu, zostaw. Maksiu, to jest to. Ciasto! Tylko sztuczne, tak? No, sztuczne. No to zostaw, bo to nie zjeść tego. Dobra, nieważne. Max chodzi i szuka gadżetów, szuka takich czasami podstawowych rzeczy, w sensie takich, które rzeczywiście są podstawowe w kuchni, a on myśli, że to jest gadżet. Max, to chcesz kupić mleko owsiane? Czemu w IKEA jest mleko owsiane? Nie mam pojęcia, ale przynajmniej chłopak się stara. Dobra, szukamy dalej gadżetów i widzimy się, jak już wszystko znajdziemy. Jesteśmy już po zakupach, Max się niesie wszystko. Ciężkie, nie? Fajnego sobie tragarza wziąłem. Super. Ja specjalnie wziąłam Maxa, żeby mi pomógł to nosić. Ja sama. Nie no, ciężki moździerz kupiliśmy. Ogólnie z Pawłem ostatnio stwierdziliśmy, że nie mamy moździerza i kupiliśmy moździerz z Maxem. Moździerz waży 100 kilo. Tak, to prawda, jest bardzo ciężki, no. I teraz widzicie, patrzcie, tak się robi biceps w Polsce. Sebek, wklej mi duży biceps. Ogólnie to wszystko zapłaciłam 240 zł aż. Idziemy teraz odłożyć to do auta i idziemy do Sony Center, bo muszę kupić obiektyw. Muszę odebrać swój nowy obiektyw. Nie, ja muszę odebrać ja swój muszę nowy odebrać swój nowy obiektyw. Ja muszę odebrać swój nowy obiektyw. A co jak ci go zabiorę? Nie zabierzesz mi. Skąd wiesz? No bo ja z tego po prostu weźmiesz wezmę. Go, zapłacisz, a ja będę przed sklepem jako złodziej, wezmę wiem, i ucieknę. Wiem, gdzie mieszkasz. Bardzo dobrze wiem, gdzie mieszkasz. Wyprowadzę się! Dobra, lecimy do Sony Center. Mamy to. Ogólnie jest to ten sam obiektyw, który mam teraz na kamerze, tylko że trochę ciemniejszy, bo to jest najbardziej szeroki kąt, jaki mamy i dobrze mi się na nim pracuje i Pawłowi też. Zawsze się o niego kłócimy, więc stwierdziłam, że dokupię po prostu drugi, żeby były dwa szerokokątne obiektywy, bo na nich się w sumie najlepiej vloguje, a teraz ostatnio bardzo dużo vlogów się u mnie pojawia, więc to jest mój, a ten będzie Pawła. To co? Idziemy do auta i idziemy jeść? Maksiu? Nie. Idziemy. Przyjechaliśmy do restauracji Burgeros. Ostatnio jak Paweł spędzał 50 godzin w swoim nowym aucie, to właśnie tutaj jedliśmy i było przepyszne, więc stwierdziłam, że pokażę Maxowi tego burgerka, bo jest naprawdę mega, mega dobry. Ja proponuję jeszcze deser po burgerze. Jaki deser? Pączki w Gdyni. Proszę. No dobra, no mówiłeś mi. Maksiu, to mówię sobie zupkę. Zupa meksykańska. Dodałem do niej trochę ostrości. Dobrze, że nie więcej. Jest ostra? Jest taka przyjemnie ostra. Do you wanna taste? Aha. Jestem ciekawa, czy jest lepszy niż chłodno. Jest ostra. Tak pewnie wziąłam tą muchę i jest ostra. Ale dobre. Do miniaturki. Tak, burger jest dla Oli. Ja sobie zamówiłem sałatkę. Nie okłamuj widzów. Czwarty burger też jest dla mnie. Klasa. Nie, bardzo dobry, serio. To jest mojego mini burgerka. To jest taki mini mini. Mhm. Ale mi w zupełności starcza, taki malutki. Polecamy. Burger w Gdańsku. Bardzo dobre jedzonko. Teraz pączek. To teraz pączek. Aż tak się najadłeś? No dobre było i się, no w sumie zjadłem zupę, gdzie było masa warzyw i zjadłem jeszcze burgera, który miał dwa kotlety. To chcesz tego pączka, serio? Nie. No tak czy nie? Chcę. No dobra, to idziemy na pączka. O, co bierzesz? Wszystko. Czekolada, no. Mhm. I co? Muszę wziąć jeszcze gryza, bo nie jestem w stanie ocenić. Jakie czoko! No! Zajebiste. Mega dobre. Każdy świeżo białego. Uwaga, uwaga. Kocham te pączki. Ale tak dawno nie jadą w ogóle. Na tłusty czwartek nie jadą pączka. Patrzcie, co się u mnie dzieje. Przepyszne. Polecanko. My dzisiaj polecamy wszystko. Ej widzowie, zobaczcie, to nie jest tylko biała czekolada, to jest biała czekolada z czymś. I to jest takie fajne, chrupiące. Ona siedzi przed włączeniem nagrywania i tak. Najlepszy pączek ever. Serio. Z białą czekoladą koniecznie. Dobra, odwożę Maxa do domu, jadę do piesków. Musimy się pożegnać, widzowie. Ja już... Wiesz co, nie, ja... Ja mam do... Papa. No dobra, to jedziemy. Nie. A jakby mi palce usiadł klamka, co wtedy? Więc jadę odwieźć Maxa, jadę do domku, do piesków. No, więc widzimy się w domku. Papa. Papa.
jakiś czas temu wróciłam do domku, byłam jeszcze tylko z pieskami na dłuższym spacerku i teraz po południu będę spędzać w domu. Muszę trochę popracować przy komputerze, bo muszę sprawdzić, jak worscy gotują na jutro, muszę zrobić miniaturkę, więc czekam po prostu popołudnie z komputerem. Ale zanim pójdę popracować, to chciałam wam jeszcze pokazać mój tatuaż nowy. Jakiś czas temu na odcinku, gdzie wy decydowaliście o moim dniu, miałam zrobić tatuaż. Na odcinku nie udało mi się go zrobić i powiedziałam wam wtedy, że pokażę go wam na moim Instagramie, ale w komentarzach pisaliście, że chcielibyście też zobaczyć ten tatuaż na YouTubie, więc zaraz go wam pokażę. Nie wiem, czy będzie go dobrze widać, ale tak on się prezentuje na ręce. Jest taki malutki, fajny, taki właśnie jak chciałam. Bardzo jestem z niego zadowolona i cieszę się, że poszłam do tej pani, do której poszłam. Teraz muszę tylko smarować tatuaż takim specjalnym kremem przystosowanym do tatuaży i za jakiś tydzień będę mogła już wszystko robić, będę mogła chodzić na basen i tak dalej. No, więc ja zabieram się do pracy i widzimy się wieczorkiem, jak już wszystko skończę. Skończyłam już wszystkie rzeczy, które miałam dzisiaj ogarnąć i miałam sobie spędzić spokojnie wieczór z pieskami w domu, ale napisała do mnie Marta, czy nie chciałabym z nią pójść na rolki, bo jest przepiękna pogoda. Oczywiście się zgodziłam, bo ja kocham jeździć na rolkach. Co prawda rzadko bardzo jeżdżę na nich. Ostatnio chyba byłam w zeszłe wakacje i w tym roku muszę to koniecznie zmienić i jeździć częściej. Dobra, żeby iść na rolki, potrzebuję rolki, a nie wiem, gdzie one są. Ogólnie ostatnie miejsce, w którym je widziałam, to był garaż u nas w Warszawie w domu, gdzie mieszkaliśmy. I wydaje mi się, że brałam je do Trójmiasta. No mam taką nadzieję, że tam nie zostały. I są chyba trzy miejsca, w których mogą one być. Jest to ta szafa tutaj, o. Albo piwnica, albo lesmes. Zacznijmy od szafy, bo jest to najbliżej. Otwieramy szafę i patrzymy, czy coś tu jest. Jest jakiś materac, są opony do hulajnogi, ale rolek nie ma. Szukamy w drugiej części. W drugiej części są jakieś rzeczy z Warszawy, bo to na pewno mieliśmy w Warszawie. I są ozdoby świąteczne. Ale czy będą rolki? Co tam jest? Są kaski na narty. I tutaj za ozdobami świątecznymi też nie ma. Dobra, przeszukałam cały dom. Niestety nigdzie ich nie mogę znaleźć. Idę teraz do piwnicy sprawdzić tam. I mam nadzieję, że tam będą, bo jeżeli nie, to muszę jechać do Lesmesa. A tam jest tyle gratów, że ja ich tam na 100% nie znajdę. Więc trzymajcie kciuki, żeby były w piwnicy. Chyba od razu się przebiorę, żeby móc pójść na rolki, jeżeli je znajdę. I no, widzimy się w piwnicy. Wow. Co tu się dzieje? Jak ja mam tu coś znaleźć? O kurde. Ja nie spodziewałam się, że tu jest taki syf. O Boże, Paweł, ty. Czy to są rolki? To są chyba rolki. Chyba widzę rolki. Dostaję tu coś takiego, ale to chyba nie są moje rolki. Co to są za rolki? To są chyba rolki Wiktorii, bo to na pewno nie są moje, ja takich różowych nie miałam. Skoro są tu jedne rolki, to znaczy, że drugie też gdzieś muszą być, w sensie moje. Dobra, nurkujemy tutaj. Ja pierdziele! Mam miskę, w sensie taką pokrywkę na miskę. Mam kask na motor, jakbym potrzebowała, to mogę sobie założyć na rolki na przykład. Chyba widzę rolkę. Jest jedna. Ej, to są moje? Ja nie miałam zielonych? Nie no, to są chyba moje. Ja szukam dalej. Mam walizkę. Tak szczerze, to chyba ją tam leży sobie. Mam dyskorolkę, fajna dyskorolka. Mam płetwy, jakby ktoś potrzebował. Ktoś potrzebuje coś ten? Bo my na przykład nie używamy. Dobra, mam rolki. Jedne, drugie. Tylko teraz trzeba wstawić to biurko z powrotem tutaj do środka. Dobra, mam rolki. Jadę do Marty i idziemy sobie troszkę pojeździć. Hejka! Jesteś gotowa na rolki? Nie. Mam nadzieję, że w tym roku będziemy częściej chodzić. No pewnie, musimy. No, przydałoby się. Musimy być formy na lato. Na przyszły rok. Na przyszły rok, tak. Lecimy na rolki. Dobra, jedziemy. Na początku tej trasy jest tutaj taka górka i my pod nią podjedziemy, ale my już z niej nie zjedziemy, bo oby nie potrafimy hamować na rolkę. I ostatnio, jak byliśmy tu w zeszłym roku, to ja schodziłam sobie tutaj po trawie, a Marta po prostu zjechała na żywioł i przeżyła. Zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. Dobra, my sobie jeździmy i widzimy się, jak już będziemy wracać, pewnie na tej górce wam nagram, jak schodzimy, bo to będzie komedia. Przyszła pora na powrót. Spoczynamy akcję ewakuacyjną. Ogólnie, jeżeli macie jakieś rady odnośnie hamowania rolkami, to dajcie znać, bo ja próbuję hamować, ale to... Uf, hamowałam! Teraz będziemy tak szły? Ej, najgorsze jest to, że wiatr mnie pcha od tyłu i jakby ja hamuję, a wiatr mnie pcha i ja jadę do przodu. A jakby tak jechać i tak zawracać, tak jak się jedzie na nartach. Ja opatentowałam schodzenie z górki tyłem, a Ola się bawi.
Od brzegu do brzegu. To jest... Kto ty k***a teraz? Nie dam się. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Przeżyłyśmy. Było wesoło. Wyhamowałam, tak? Moje postanowienie na ten rok to, żeby nauczyć się hamować rolkami, żebym się nie bała takiej górki. Ten hamulec mi jakoś ze mną nie współpracuje. Ja ufam mu. Pierwsza trasa rolkami za nami. Jutro idziemy znowu. No pewnie. Dobra, jadę odwieźć Martę i jadę do domku, do piesków. Pa! Bye. Wróciłem już do domku i zanim zacznę ogarniać się do spania, to chciałabym jeszcze otworzyć obiektyw, który dzisiaj kupiliśmy. Jestem ciekawa, jak on wygląda, czy różni się w ogóle od tego, który mam teraz na kamerze. Patrzcie, jaką opakowanką. Skipper, weź, przestań widać mi spodnie, naprawdę. Uwaga, uwaga. Ta-da! Tak wygląda obiektyw. On się chyba niczym nie różni, czy się różni? Różni się! Czy jest większy, czy jest mniejszy? Jest dużo mniejszy. W sumie może go sobie przetestujemy. Wezmę teraz na najbardziej szeroki kąt ten obiektyw. Teraz sobie podmienimy i zobaczymy, jak wygląda ten nowy. Chyba tak można go od razu używać. Tak wygląda stary obiektyw, a tak wygląda nowy obiektyw. Chyba jest tak samo szeroki, ale jest dużo lżejszy i taki mniejszy, ale fajnie. Ej, mega mi się podoba. Cieszę się, że go sobie kupiłam, bo jest taki mniejszy, taki skromniejszy. Bardzo fajnie, na pewno będę go używać. W sumie ja sobie go kupiłam, więc jest mój, więc na pewno ja będę go używać, nie Paweł. Patrzcie, Riko. Ratuj mnie, proszę. On ma tyle energii, tak się cieszę, że ściągnął ten kołnierz, że to jest jakiś szok. Cały czas biega, skacze po całym mieszkaniu i widać, że jest po prostu szczęśliwy. Dobra, ja zmieniam obiektyw na ten stary, bo on jest trochę jaśniejszy i lepiej to wszystko będzie teraz wyglądać. I idę powoli się ogarnąć do spania. Dobra, więc przyszedł czas na wieczorną pielęgnację. Związujemy sobie włoski, oczywiście myjemy rączki. Więc tak jak wam rano mówiłam, nakładam sobie emulsję micelarną do mycia i zmywam sobie cały makijaż po całym dniu. Wszystko dokładnie sobie wymasowujemy, żeby dokładnie wszystko zmyć i po chwili zmywamy wodą. I tak jak mówiłam rano, ja lubię sobie myć tą twarz wieczorem dwa razy, żeby dokładnie wszystko zmyć. I nakładam ten krem, o którym wam wcześniej mówiłam, czyli lipoaktywny krem nawilżający. I tak wygląda moja pielęgnacja wieczorem. Już nic na twarz nie nakładam. Idę po prostu tak, jak jestem, spać. Ja myję zęby, przebieram się w piżamkę i lecę spać, więc będę się z wami tutaj żegnać. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Pa, pa! Miłego dnia, wieczoru, dobranoc. Zależy, kiedy to oglądacie. Pa, pa!